Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Jeżeli mam taki trochę dziwny głos, to jeszcze znaczy się, że jestem po chorobie, więc musisz mi wybaczyć. Dzisiaj powiemy sobie, no właśnie, posłuchaj, zawsze jak przychodzę do Hebe, to dla mnie to jest raj na ziemi. Po prostu uwielbiam Hebe, no i jak wiadomo, w Hebe mamy dużo takich fajnych marek, jak Uzdrowisko, Basic Lab i tak dalej, i tak dalej. Ale jako że jesteśmy przed świętami, a każda pani domu wie, ile święta kosztują, dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tanich kosmetykach w Hebe, ale kosmetykach, które w rzeczy samej działają i to są takie perełki. No i przede wszystkim właśnie skupimy się na cenie, żeby przed świętami każdy sobie mógł na takie kosmetyki pozwolić. Tak więc zaraz przechodzimy do tematu i zaczynamy, żeby już po prostu najzwyczajniej w świecie nie przedłużać. Zanim zaczniemy, taka mała uwaga, ja dzisiaj będę wstawiać Ci od razu scenami te takie wycinki ze strony Hebe z kosmetykami i tam będzie od razu cena, tak jak właśnie powiedziałam, z tym, że słuchaj, w Hebe te ceny, ja widziałam, bardzo często się zmieniają, bo oni mają promocję i bardzo fajna to jest rzecz. W związku z tym niektóre kosmetyki, które tutaj Ci się wyświetlą, być może nawet kupisz jeszcze taniej, albo być może ta cena już gdzieś tam się zmieniła. Także weź na to poprawkę i oczywiście, wejdziesz sobie na stronę, to zobaczysz. A teraz już, tak jak mówiłam, nie przedłużam, zaczynam. Pierwszym kosmetykiem, o którym chciałabym porozmawiać, to jest z firmy Revox. W ogóle polecam popatrzeć sobie na kosmetyki tej firmy. Nie wszystkie polecę, ale tutaj akurat ten jak najbardziej. Mowa o kwasie niacynamidowym 10, w stężeniu 10%. I teraz tak, żeby już tutaj nie przynudzać, oczywiście cera problematyczna, trądzikowa, tłusta, no i oczywiście sucha. I było nagranie, ono coś zaraz się gdzieś wyświetli, na temat kosmetyków z niacynamidem, także tutaj ten kosmetyk Ci serdecznie polecę i on teraz bodajże był w promocji za jedyne 12,49, także zdecydowanie skieruj swoją uwagę w kierunku tego kosmetyku, jeżeli widziałaś nagranie na temat właśnie niacynamidu, to będziesz wiedziała, czy to jest odpowiedni produkt dla Ciebie, czy też nie. Kosmetykiem numer 2, również z firmy Revox, będzie kofeina 5% pod oczy. Teraz jeżeli widziałaś nagranie, które znów się gdzieś tutaj wyświetli pod tytułem kosmetyki czy produkty pod oczy, które działają, no właśnie, tam mówię również o produktach z kofeiną, czyli co, worki pod oczami, oczywiście cienie pod oczami, ale żeby wiedzieć, czy taki kosmetyk jest dla Ciebie i w jaki sposób będzie działał, serdecznie Cię zapraszam do tamtego nagrania i oczywiście ten kosmetyk, który jak najbardziej Ci polecam. Kosmetykiem numer 3 będzie serum z firmy Revuelle, jak zwał, tak zwał. W każdym razie z heksapeptydem. No i właśnie, jeżeli nie widziałaś nagrania, to jest, musisz to zobaczyć. To jest nagranie na temat właśnie kosmetyków z peptydami, no gdzieś tutaj się wyświetli. Jeżeli go nie widziałaś, przeoczyłaś, ominęłaś, nieważne co, wróć do tego nagrania. Myślę, że ono wiele zmieni w swojej pielęgnacji, w twojej świadomości. No właśnie, peptyd z grupy numer 3. I tutaj uwaga, łamigłówka językowa. Argirelina, tak jest. Zwana bezpiecznym botoksem, czyli co? No właśnie, ujędrnienie, napięcie skóry, wygładzenie. Oczywiście nie możemy to się spodziewać takich efektów, że mamy głębokie zmarszczki i bum, używamy tego serum i wszystko nagle mamy tutaj jak po filtrze na Instagramie. Absolutnie nie, ale o tym również mówiłam właśnie w tamtym nagraniu. No właśnie, tutaj zdecydowanie warto zainwestować w to serum, tym bardziej, że nie są to duże pieniądze, a będą to zdecydowanie efekty wspomagające, tak jak już mówiłam, ujędrnienie skóry, napięcie skóry, elastyczność, no i przede wszystkim rozluźnianie tutaj mięśni. Jeżeli chodzi w ogóle o mięśnie, o rozluźnianie i tak jak już wspomniałam, że takie serum oczywiście ono będzie wspomagające, ale cudów nie zdziała, oczywiście zapraszam Cię tradycyjnie na www.zawszemoda.com, gdzie uczę Cię, jak działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, pozbyć się zmarszczek, oczywiście ukształtować piękny owal twarzy, no i przede wszystkim przypominam Ci, że tylko i wyłącznie do końca bieżącego roku obowiązuje cena promocyjna na mój autorski kurs tapingu twarzy. Po nowym roku wracamy do ceny regularnej, także to jest ostatnia szansa, nowy rok, młoda ja, dlaczego nie? A nie czekaj na nowy rok, zacznij już dziś, bo przecież z nowym rokiem co się zmienia? Nasze nawyki się nie zmieniają, tylko i wyłącznie kartka w kalendarzu, no i oczywiście podwyższone opłaty, tak jest, o tym na pewno wiesz. Także serdecznie Cię tam zapraszam, a tak nawiasem jeszcze mówiąc, jeszcze tutaj taką małą przerwę zrobię. Prezenty świąteczne, być może skorzystasz
tutaj z tego, co ja mówię na temat Hebe, ale również zapraszam Cię do nagrania na temat zmarszczek sennych, czyli co się tutaj dzieje z naszą twarzą podczas snu. No właśnie, właśnie sobie przypomniałam, że dzisiaj nałożyłam sobie, słuchaj, puder i dobry test, ponieważ tutaj nic nie zostało na ręce. Ale wracając do oczywiście tematu poduszki, no właśnie, tworzą się nam tutaj zmarszczki senne. Pamiętaj, że to wszystko tłumaczę zresztą w tamtym nagraniu, które już tutaj się gdzieś wyświetliło. No i właśnie, możesz skorzystać jak najbardziej z poduszki Sleep and Glow, podlinkuję ją pod filmem, z moim kodem rabatowym jeszcze dostaniesz dodatkową zniżkę, także jeżeli nie miałaś pomysłu na prezent, być może ktoś skorzysta, a warto, warto i jeszcze raz warto, bo jest to temat bardzo często ignorowany, pomijany, bagatelizowany, a szkoda, bo podczas snu tworzymy kolejne zmarszczki. No niestety, takie życie. Przechodzimy dalej już do kolejnego produktu. I tutaj mam dla Ciebie totalny hit Cos Nature Sensitive Cream z melisą i oczarem virginijskim, o którym już mówiłam wiele razy na tym kanale, o jego właściwościach, ale oczywiście Ci je przypomnę. Oczywiście działanie antybakteryjne, uszczelniające naczynia włosowate, łagodzące zaczerwienienia. Tutaj w szczególności mogę polecić do cery wrażliwej, naczynkowej. No i jeszcze regulacja tutaj pracy gruczołów łojowych, czyli cera tłusta, jak najbardziej tak. Kolejnym produktem będzie krem na dzień i na noc z kombuczą Lirene Natura. I tutaj mamy oczywiście ferment z czarnej herbaty. Fermenty, wiele razy już mówiłam, zbawienne działanie oczywiście dla naszej skóry. No i tutaj co mamy? Oczywiście nawilżenie, dotarcie w głąb na skórka. No i oczywiście właściwości ujędrniające. Ekstrakt z korzenia lukrecji oczywiście łagodzi zaczerwienienia, podrażnienia. No i oczywiście mam tutaj jeszcze ekstrakt z zielonej herbaty matcha, czyli działanie antyoksydacyjne. Kolejnym produktem będzie z firmy Bielenda, no właśnie, maseczka. Dawno nie mówiłam o żadnej masce, a tutaj jak najbardziej warto zwrócić się w kierunku tej maski. To jest maska z Eco Nature i to jest wersja z śliwką kakadu. Śliwka kakadu, czyli co? No, mówiłam już wcześniej kiedyś, bomba witaminy C, czyli oczywiście rozświetlenie, poprawa elastyczności naszej skóry. Mango oczywiście właściwości nawilżające, regenerujące, dlatego tą maskę polecę dla skóry, uwaga, suchej i odwodnionej, jak najbardziej można sobie po nią sięgnąć. I kolejne dwa produkty, o których będę mówić, znów będą z firmy Bielenda i jeden z nich dobrze znasz. Mianowicie w filmie, dwa filmy temu, trzy filmy temu był film na temat kosmetyków z ceramidami. I tutaj jeżeli mówimy o skórze dojrzałej, jeżeli zmagasz się z pierwszymi oznakami starzenia Cię, to znów tutaj już przejdź sobie na kanał, znajdź ten film o ceramidach, dowiesz się nieco więcej, ale ten kosmetyk jak najbardziej polecę i to jest, uwaga, ampułka z Bielendy Złote Ceramidy. Na temat tej ampułki już się nie będę tutaj rozgadywać, ponieważ już o niej słyszałaś i byłoby to troszkę pewnie nie fair wobec osób, które oglądają moje tutaj wszystkie nagrania, dlatego przejdziemy do kolejnego produktu z Bielendy i to znowu będzie maska, ale uwaga, to będzie maska właśnie z tej serii Złote Ceramidy. I powiem Ci teraz, bo ta maska, że tak powiem, ma dwie strony, ale powiem Ci, co mi się w tej masce bardzo podoba. Przede wszystkim, jak się domyślasz, po nazwie zawiera ceramidy, czyli tutaj już pierwszy plus, ale również zawiera kolagen. Teraz kolagen kolagenowi nierówny, ja już o tym wiele razy wspominałam na kanale, żeby kolagen w ogóle miał możliwość wchłonięcia się, musi to być oczywiście kolagen hydrolizowany i właśnie takiej postaci on występuje w tej masce, także tutaj super Bielenda. No i oprócz tego mamy jeszcze oczywiście peptyd, no i tutaj o peptydach ja już Ci mówiłam i na początku tego nagrania i było poprzednie nagranie, także tutaj tak, tak i jeszcze raz tak, rzeczywiście to będzie taka maska liftingująca, odmładzająca, bardzo fajna rzecz, ale. No właśnie, tutaj tyle cudowności, jedna rzecz, jedyna rzecz, która mi się nie podoba w tej masce, ale ze względu na to, że A, jest to maska, B, jest to już tak przy końcu składu, tutaj w tej masce, teraz widzisz, dlaczego w moich nagraniach są cięcia, bo ja mówię po prostu za szybko, o czym już wielokrotnie mi dziewczyny tutaj wspominały i właśnie to się dzieje, ale dobra, teraz cięcia nie będzie. Tutaj co mi się nie podoba w tej masce, ale tak jak już mówiłam, przeżyję, ponieważ jest to A właśnie w masce, dwa przy końcu składu, złoto. Złoto tutaj mamy w formie nano. No i właśnie, już tutaj nie będę Ci rozpowiadać, co to oznacza, ponieważ w filmie pod tytułem Toksyczne SPF-y, przy samym końcu tego filmu, jak sobie przewiniesz tam ostatnie dwie minutki chyba,
ja się wypowiadam na temat formy nano, także jeżeli Cię taka tematyka interesuje, to serdecznie tam odsyłam. Natomiast tutaj w tej masce, że tak powiem, to przeboleję, tym bardziej, że maski codziennie, jak wiemy, nie nakładamy. Także jak najbardziej tutaj Bielenda daje kciuka w górę dla Bielendy. No właśnie, a tak a propos kciuka w górę, poproszę Cię, żebyś, jeżeli to nagranie jest przydatne, jeżeli korzystasz z tego, co mówię, bardzo Cię proszę jeszcze teraz przed świętami, daj mi kciuka w górę i oczywiście czerwone, albo zielone, albo niebieskie, albo jakie chcesz serce w komentarzu, będzie mi niezmiernie miło, będę wiedziała, że tutaj ze mną jesteś. No i posłuchaj, teraz już został mi ostatni produkt do omówienia i będzie on z firmy Orientana. Orientana krem z kurkumą, ale uwaga, to jest żelowy krem z kurkumą, czyli nie każdemu on podpasuje. Będzie takie działanie matujące, ale on będzie żelowy, czyli to nie będzie taki krem, więc jeżeli nie lubisz takich konsystencji, jeżeli tam się boisz, że coś się będzie rolowało, taki krem zazwyczaj polecam wklepywać, no to może to nie być produkt dla Ciebie, ale jeżeli masz doświadczenie z takimi produktami, no to jak najbardziej tak. No i teraz tak, z kurkumą, tak jak powiedziałam, kurkuma właściwości, jak stąd do Ameryki, także musimy tutaj na chwilę przycupnąć. Kurkuma, czyli przede wszystkim właściwości przeciwzapalne, właściwości łagodzące, właściwości oczywiście rozjaśniające przebarwienia, no ale tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, 1000 razy już o tym mówiłam na kanale, ale powiem 1001, hydrolat z róży, czyli jakie właściwości, no właśnie, właściwości również łagodzące, przyspieszenie gojenia się ran, o tym też był film osobny na kanale, do którego Cię już wiele razy odsyłałam. No i tutaj mamy jeszcze, zdaje się, ekstrakt z ogórka, czyli oczywiście znów właściwości łagodzące. Czyli co? Do każdego rodzaju cery, ale przede wszystkim również do cery właśnie problematycznej, trądzikowej, takiej podrażnionej, ponieważ tutaj będziemy mieć oczywiście, no jak już się domyśliłaś, właściwości łagodzące, właściwości nawilżające, ale również pamiętaj o tym, tu będą właściwości matujące. W związku z tym cera tłusta też na tym skorzysta. No i tak jak mówiłam, jeszcze oczywiście ta konsystencja żelowa nie każdemu podpasuje, ale jeżeli jesteś fanką, jak najbardziej tak. Posłuchaj, ja się obawiam, że to nagranie będzie miało jeszcze trochę, więc ja już będę je pomału kończyć. Natomiast bardzo serdecznie chciałam Ci podziękować, że tu ze mną jesteś. Oczywiście zapraszam Cię na www.zawszemłoda.com. Promocja tylko do końca roku, nie zapomnij. No i oczywiście zaproszę Cię na mój Instagram i do zobaczenia. Znowu zjadłam wyraz. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu oczywiście. Pa, pa!